Dwa lata pozbawienia wolności grożą 18-letniej Euczance za hodowlę konopi indyjskich. Podczas interwencji domowej policjanci zauważyli przykrytą kocem szafę, spod której wydobywało się światło. Jak się okazało, zamiast ubrań przechowywane były tam sadzonki konopi indyjskich, które rosły dzięki specjalnie zainstalowanemu sprzętowi. 18-latka już usłyszała zarzuty i trafiła do policyjnego aresztu. Na parkiet hali przy ulicy Kolbego wróci piłka ręczna. Drugi turniej EKS Szczypiorniak Handball Cup 2012 jest właśnie dopinany na ostatni guzik. 24 marca w akcji zobaczymy szczypiornistów sześciu drużyn z Bartoszyc, Olecka, Gołdapi, Dobrowy Białostockiej, Warszawy i oczywiście z Ełku. Emocje zatem gwarantowane. Teren Parku Solidarności przy pomniku poległym za wolną i niezawisłą Polskę na krótką chwilę zamieni się w galerię fotograficzną, a to za sprawą wystawy pod nazwą Moda na wolontariat. Została ona zorganizowana, by promować działania w formie pracy wolontariackiej i zachęcić do zainteresowania się taką aktywnością. Daje ona wiele satysfakcji, a z czasem może stać się sposobem na życie.